W jakiej kwocie możesz dostać mandat, jak cię złapią bez ważnego prawa jazdy? Oczywiście chodzi mi o kategorię A i B. Nazywam się Darek Kraśnicki i jako lekarz uprawniony bardzo często przedłużam terminowe prawko i zawsze proszę o okazanie starego dokumentu. Chcę zobaczyć, jakie miałeś ograniczenia. No i czasem okazuje się, że ten dokument został zabrany przez policję, a zostało wystawione pokwitowanie. I z relacji kierowców wynika, że standardowy mandat wtedy to 500 zł i jest to traktowane jako wykroczenie z artykułu 94 paragraf 1 kodeksu wykroczeń. I z ciekawości sięgnąłem do tego kodeksu wykroczeń i co tam pisze? Kto prowadzi na drodze publicznej pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny. I ta kara grzywny jest określona w taryfikatorze mandatu z 2015 roku i artykuł 94, paragraf 1. Kierowanie pojazdów silnikowych z wyłączeniem czterokołowca lekkiego lub tramwajem przez osobę nie mającą uprawnienia do kierowania pojazdami kosztuje cię 500 zł. Na pocieszenie kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim kosztuje tylko 200 zł. W szczególnych przypadkach policjant może odstąpić od ukarania sprawcy wykroczenia mandatem karnym i skierować wniosek o ukaranie do właściwego sądu rejonowego. No, sytuacja ta dotyczy recydywistów i byłem kiedyś przed takim sądem rejonowym jako świadek. Nic przyjemnego, że tak powiem. Z reguły łupią kary jakieś takie z sufitu. Ile mogą, tyle ci dowalą. Natomiast reasumując to wszystko, jeżeli masz prawko terminowe, szczególnie ze względu na wzrok, czy stan zdrowia, czy jakiekolwiek inne terminowe, spójrz na to prawko w tej chwili, być może masz nieważne, a jeżeli masz nieważne, to udaj się do lekarza uprawnionego do badań kierowców gdzieś w swoim rejonie. Jeżeli jesteś z Wrocławia, możesz się udać do mnie i w ten sposób zaoszczędzisz 500 zł i będziesz jeździł spokojniej. Natomiast, jeżeli masz jakieś swoje doświadczenia z policją, z terminowym prawkiem jazdy, jak cię policjant złapał, chętnie usłyszę twój komentarz pod tym wideo. Ile zapłaciłeś, no, jak przebiegała rozmowa z policjantem, bo przypomina mi się właśnie w tej chwili taka sytuacja, że jeden z moich, że tak powiem, pacjentów 3 razy był zatrzymywany przez tego samego policjanta i w końcu ten gość za 4. razem się dopatrzył, że miał prawko, że ten kierowca miał prawko terminowe i nieważne już od roku. Także, no, co się odwlecze, to nie uciecze. Tak czy owak, wtedy musisz zapłacić i za mandat, i za lekarza, jak cię policja złapie. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Daj lajka, daj kciuka, jak to wideo w czymś ci pomogło. I do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.